Witajcie w kolejnej odsłonie cyklu Rock'n'Roya. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o drugim Wiedźminie, a pogadamy zupełnie na luzie, ponieważ ani ja, ani Rojo nie mieliśmy jeszcze okazji tej gry zobaczyć na własne oczy. Tak czy siak, witam was Rok. I Rojo, także witamy was serdecznie, przypichciliśmy dla was nowe danie na temat nowej gry, także serdecznie zapraszam na seans. Zacznijmy sobie chyba od silnika graficznego gry, bo jest, no z tego co widziałem na obrazkach, to jest obłędny. No. Zresztą no. I Ghost, i Verminus pisali o tym, że to absolutnie zwala z nóg. Mm-hmm. Ja się tylko zastanawiam, jaką to ma szansę zaistnieć na konsolach, bo nawet ostatnio pojawił się news, że ludzie z CD Projekt Red pracują nad wersją konsolową. Mm-hmm. Ale kurczę, jak sobie przypomnę ten motyw, jak Geralt wychodzi z tego więzienia i rozgląda się po tym porcie, ja nie wiem, czy kojarzysz. O, doskonale, to tak samo jak w Falloutie 3, jak wychodzisz z tej krypty, widzisz to całe pustkowie. No, no. Ten sam takie, wiesz, uderzenie estetyczne, och. No ja nie wiem, jakim cudem, wiesz, jaka konsola to podźwignie, bo to jest, wiesz, o ile Fallout to jest pustkowie i tam nie ma jakiejś dużej ilości obiektów, o tyle w tym Wiedźminie, no to wygląda po prostu fenomenalnie, nie? Powiem ci tak, cieszmy się, że ta gra nie była od początku tworzona z myślą o konsolach. No tak, zdecydowanie, wiadomo. Tylko priorytetem był PC-t i wszelkie dobra wynikające z możliwości technicznych, technologicznych. A co będzie po premierze, czy dadzą to na konsolę, czy nie? No, mnie specjalnie to nie obchodzi, bo jestem PC-towcem, ale no, też chciałbym, żeby osoby, które mają konsolę, nie mają mocnego PC-ta, no, zostały w ten sposób wynagrodzone, że będzie im dane zagrać w to dzieło. A jak to garant Sony technologicznej? No, życzę im szczęścia. Nie wiem, jak się to robi, nie jestem specjalistą, ale myślę, że fajnie by było, gdyby wyszedł. Po prostu, żeby każdy miał możliwość, szansę zasmakować tego pięknego świata i myślę tej wspaniałej gry na równych warunkach. Okej, okay, dobra. A teraz porozmawiajmy sobie może trochę o zadaniach, o sposobie konstruowania zadań i może odrobinę o wyborach moralnych, bo BioWare, do którego mam sporo szacunku, bo naprawdę robią świetne gry, no to w kwestii wyborów moralnych straszliwie kuleje, bo to wszystko jest sprowadzone do bardzo jakichś prostych wyborów i to właściwie od początku wiesz, czy idziesz dobrą ścieżką, czy złą. Dokładnie tak, no pokazuje to chociażby ten najnowszy, druga część Dragon Age'a, gdzie nieważne jaką z dwóch, nawet trzech opcji dialogowych wybierzemy, to i tak sprowadza się to do jednego, do jakiegoś konkretnego starcia albo konkretnej drogi w fabule. Także no tutaj cię rozumiem. No i muszę przyznać, że tutaj mocno mnie polski deweloper zaskoczył tym pierwszym Wiedźminem, że tam w zasadzie jakoś nie czułem wyborów moralnych jakby, tylko czułem, że właściwie to, jaką decyzję podejmę, tak naprawdę, może to jest źle powiedziane, ale nie ma znaczenia dla gry, to ona gdzieś pójdzie swoim torem, niezależnie od tego, na co się zdecyduję, najwyżej będę miał niesmak w ustach, że zrobiłem coś złego. Dokładnie. I to jest chyba fajne, że wiesz, podejmujesz decyzję, idziesz dalej, bo to cię jakoś nie zatrzymuje, a co najwyżej możesz się zastanowić, czy mogłeś postąpić jakoś inaczej, nie? Dokładnie tak. Powiem ci, że mi w zrozumieniu całego tego systemu rozmyśleń, podejścia Geralta, właśnie bardzo pomogły książki Saga Sapkowskiego, bo tam jest dosyć fajnie wyjaśnione ta jego, powiedzmy, bezduszność, konserwatywność, brak uczuć. Trudno powiedzieć, kiedy on postępuje dobrze, kiedy postępuje źle, kiedy myśli, że postępuje dobrze, kiedy myśli, że postępuje źle. To jest taka, wiesz, surowa, zimna kalkulacja wyrachowanego cynika. On sprawia wrażenie takiej osoby, której właściwie jest obojętne, czy postępuje źle, czy dobrze, tak długo, jak postępuje w zgodzie ze swoim... kodeksem. Tak... No właśnie, no. To jest taki typ bohatera. No, jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzili z tą kwestią w drugiej części. No, z tych raportów, które żeśmy oglądali i czytali, no to wynika, że sobie poradzili nieźle. Poradzili sobie nieźle i myślę, że w sposób bardzo sympatyczny i profesjonalny zaowocuje to replayability, jak się to mówi. Tak. I naprawdę będziemy chcieli jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz przejść tego Wiedźmina, żeby wykorzystać wszystkie możliwe opcje, zobaczyć, jak potoczy się fabuła, bo zachęcać będą do tego nie tylko właśnie różnego rodzaju wybory moralne, ale też oddzielne historie, oddzielne jakby całe zestawy questów, o których pisał Vermin, czyli naprawdę tracimy jakby cząstkę
gry poprzez opowiedzenie się za konkretną stroną, bądź podążeniem za konkretną ścieżką. I dla takiego samego faktu, tak jakby tak troszkę takiego dysonansu, że przeszliśmy grę, no dobra, ale nie przeszliśmy jej w 100%, tak, bo te 30% czy 20% zostało nam odjęte przez to, że postąpiliśmy tak, a nie inaczej. Słuchaj, a bo już tak, żeśmy wstępnie o tym rozmawiali, jak myślisz, te dosyć odważne obrazki i takie, powiedzmy, sceny erotyczne, no nie powiedzmy, na pewno tak jest, to one, myślisz, że one się wpisują w świat gry, czy raczej są trochę takim zabiegiem marketingowym? Wydaje mi się, że nie. Ja jednak będę tutaj bronił, że to jest jak najbardziej adekwatne do kart Sapkowskiego. Ja bardzo sobie cenię gry tego pokroju, gdzie to są naprawdę porządne, dorosłe, surowe takie RPG-i, gdzie mamy no, uzasadnioną brutalność, uzasadniony erotyzm, bo no, to jest zawadiaka bawi damek, nie ukrywajmy, kto czytał, ten wie, kto grał, ten też wie. Wiadomo, że bardzo mi się podoba to, że poszli troszeczkę krok dalej, jeśli chodzi o te sceny erotyczne, są fantastycznie zrobione. Zresztą cycków nigdy za dużo. Także jak się to mówi, że w życiu każdego mężczyzny najważniejsze są dwie rzeczy i są to cycki. I cycki wyszły fajnie. No poza tym jednym takim, powiedzmy, śmiesznym screenem, gdzie no wtopiły się w pierś palce Geralta. Mogli to usunąć albo poprawić. Ale kto wie, nie, może to jest jakaś magia, o której jeszcze w fabule gry to się ujawni. Wiesz co, naprawdę, ja wolę tego typu gry fabularne, gdzie mamy przemoc, gdzie mamy krew, gdzie mamy bluzgi siarczyste, gdzie mamy naprawdę bardzo fajnie zarysowany erotyzm, niż na przykład podążanie z jakimś chłopakiem za rączkę, z pieskiem u nogi. No tu do jakiej gry się odwołuje, myślę, że każdy wie. Trzeba docenić to, że polscy deweloperzy pozostali wierni takiej jakby słowiańskiemu podejściu do fantastyki, bo ta słowiańska fantastyka, i mówię o czeskiej, nie będę wymieniał autorów, bo to nie o to chodzi, i polskiej, i rosyjskiej, jest taka zdecydowanie bardziej hardkorowa niż zachodnia. Zachodnia bywa trochę bajkowa. To oczywiście nie wszystkie książki to są tam Kroniki Narni, czy coś w tym stylu. Zgadza się. No jest to ale dużo, takie... jest takich dosyć bajkowe jest podejście do fantastyki. Dokładnie, dlatego mi już w tych wszystkich produkcjach brakuje czegoś hardkorowego, czegoś naprawdę dorosłego, czegoś, powiedzmy, adekwatnego, na przykład do mojego wieku. No, to wszystko pokazuje, wiesz, ten maksymalnie wypasiony PEGI, w którym znalazło się wszystko. No, dla mnie bomba, bo ja coś takiego lubię dorosłe gry, nie lubię uproszczeń, nie cierpię czegoś takiego miałkiego, bez wyrazu, ugodowego. Tak, patrząc na fabułę Wiedźmina i w ogóle sposób skonstruowania tego wszystkiego i nawiązań do prozy Sapkowskiego, to ja jakoś tak marzyło mi się, żeby Wiedźmina spojrzeć trochę z innej strony, żeby Geralt nie był głównym bohaterem, bo on jest już, jego sylwetka jest już dosyć wyrazista w tym świecie. Dokładnie. I on przeżył już trochę przygód. Liczyłem na to, że tym Wiedźminem, że tym głównym bohaterem będzie ktoś inny, że może jakiś dzieciak, który został przeszkolony przez Geralta, albo że ten Geralt będzie jakimś ważnym NPC-em, który gdzieś tam towarzyszy przygodzie. Bo jednak jakby startowanie Geraltem z pierwszego poziomu, podczas gdy on ma już jakąś ugruntowaną pozycję i ma i tonę blizn na sobie. No i tonę blizn na sobie, no to taki jest... No, nie powiem, że to jest jakieś wątpliwe, że będę się gorzej bawił, ale jakiś taki odczuwam dyskomfort, tak mi się wydaje. Powiem ci, że tak, w różnych produkcjach jakby reset bohatera był różnie tłumaczony. W pierwszym Wiedźminie, wiadomo, to był wypadek, amnezja, jeśli chodzi o Mass Effecta 2, to była rekonstrukcja całkowicie Shepharda i tam jakoś starali się z mniejszym lub większym powodzeniem wyjaśnić kwestię wyzerowania levela, pozbawienia bohatera, którym przyjdzie nam sterować wszystkich umiejętności i mocy. W tym momencie ja myślę, że gracze przymkną na to w oko, chociaż faktycznie ten element mógł być bardziej przemyślany, lepiej wyjaśniony. No tak jak mówię, no pokazują to chociażby screeny, że ciało Geralta zdobi nie jedna blizna z jednego pazura czy szczęk, co raczej no jakieś doświadczenie powinno mu to dać. Kto wie, może jeszcze jakoś to wyjaśnią w trakcie rozgrywki, ale no ubolewam i wątpię. Tak, wiesz, z całą sympatią do Geralta, bardzo chętnie w uniwersum Wiedźmina zobaczyłbym jakiegoś innego bohatera. Ale to może na to przyjdzie pora, może w kolejnych częściach, no zobaczymy.
Powiem ci tak, ja po przeczytaniu w sagi bardzo bolewam, że pewnych osób już nie spotkamy. Nie spotkamy, no bo albo zginęły, albo coś się z nimi stało, odeszły. Nie wiem, może tak jak wcześniej rozmawialiśmy, twórcy uraczą nas jakimś odwołaniem, puszczeniem oczka do osób, które pożerzyły swoją wiedzę o uniwersum Wiedźmina o przeczytaną właśnie książkę, gdzie zasmakowali przekazu z kart tylko po to, żeby urozmaicić sobie przygodę zero-jedynkową dzięki interaktywnemu przekazowi w formie gry. No, zobaczymy, wiesz co, no będziemy tam sterować Jaskrem, tak? Będą jakieś tam te postacie i myślę, że to będzie w stosunku do jedynki, jak i innych gier, bardzo ciekawe urozmaicenie, które będzie tą imersję pogłębiać i bardzo interesująco urozmaicać cały gameplay. Ja jestem bardzo ciekawy generalnie opinii moich redakcyjnych kolegów, naszych redakcyjnych kolegów na temat gry. I przyznam, że jestem zaskoczony zachwytami. To znaczy, generalnie ja rozumiem to wszystko, bo my, to jest polska gra i ona, i ona jakby zasługuje na poświęcenie jej większej uwagi. Tylko Ja nie podważam ich opinii w żadnym wypadku, tylko zastanawiam się, czy nie wpadli już w taki, ten taki marketingowy zachwyt, bo jednak wszyscy o tym piszą. My o tym piszemy, kupę innych serwisów o tym pisze, reklama ruszyła, wiadomo. Zresztą czekamy na tą grę, spodziewamy się po niej bardzo wiele. Jestem ciekawy, czy to możliwe, żeby ta gra była aż tak świetna, jak można to przeczytać z tych wstępnych takich zapowiedzi. Słuchaj, no Ghost i Verminus to są weterani w branży, także na pewno mają też do tego dystans. Nie starają się w mojej ocenie jakoś wynosić pod niebiosa tą grę, podchodzą do tematu rzetelnie. Nie zarzucałbym im tego. Jasne, jasne. Ale nie, ja myślę, że oni nie wpadają w pułapkę marketingową, wiesz? Bo okej, Cudze chwalicie polskiego nie znacie, ja mam wrażenie, że znamy. Bo to jest gra ambitna, z rozmachem, porządna. To nie jest jakaś durna strzelanka na rozwalanie jaj, tylko to jest naprawdę, no, z tego wyjdzie piękna, interaktywna książka i mi się wydaje, że te ochy i achy są w pełni uzasadnione, ale chętnie bym też posłuchał opinii zarówno mojego serdecznego przyjaciela IJ, jak i Impalera, no bo oni są bardziej surowi w słowach. Jestem ciekaw, jak oni podejdą do tematu, bo zawsze podchodzą z dystansem, na sucho, na zimno, na surowo. Jestem ciekaw ich opinii, gdy gra już wyjdzie, bądź gdy będzie im dane pograć przed premierą. To zdecydowanie tak. Chociaż o ile się orientuję, to chyba obaj są równie mocno zainteresowani i nie mogą się doczekać startu tego. Więc to może zaważyć na ich opinii. Ale na pewno będzie przyjemnie przeczytać recenzje, jakie się pojawią. To na pewno. Okej. Znowu żeśmy się strasznie rozgadali, ale niestety trzeba kończyć. Nie wiem, czy mój komputer przełknie taką ilość materiału do edycji. A tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia. Żegna się z wami Rok i Rojo. Papa. Haha.